Czarnków Trzcianka. W Czarnkowie zaczęła działać Rada Seniorów. Jej skład to 8 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz osoby wskazane przez burmistrza. Decyzję o utworzeniu Rady podjęli czarnkowscy rajcy. Spotkało się to z dużą przychylnością i Rada przystąpiła do kolejnych działań. Przygotowała statut Rady Seniorów, który został uchwalony, ponieważ działo się to na przełomie minionej i obecnej kadencji. Wybór samej Rady musiał zostać wstrzymany, ale z chwilą już po nowych wyborach poszczególne organizacje zgłaszały swoich przedstawicieli do Rady. Rada Seniorów ma głównie opiniować i koordynować działania miasta na rzecz osób starszych. Sama Rada ma taką funkcję opiniodawczą, inicjatywną, dotyczącą spraw szeroko rozumianej pracy seniorów. Myślę również, że nastąpi też pewna koordynacja działań między tymi organizacjami, które do tej pory nie było. Myślę, że to będzie pozytywna sprawa i uda się skoordynować pewne przedsięwzięcia, które organizują seniorzy. Oczywiście nie wszystkie, bowiem część tych organizacji działa całkowicie samodzielnie, ale pewne sprawy być może da się właśnie skoordynować. Seniorzy już wyliczają potrzeby i pomysły. Liczą, że dzięki działalności Rady władze miasta pomogą im rozwiązać wiele problemów. Przede wszystkim siedziba dla seniorów, dlatego że różne organizacje jakby dzięki współpracy z Domem Kultury czy z Miejskim Centrum Kultury mamy tam tą siedzibę, czy właśnie Klub Seniorów czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale niemniej bardzo ważne byłaby taka siedziba dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żebyśmy mogli się spotykać i w różnym poszerzonym gronie. Tak? Druga rzecz to jest na pewno sprawa, która nas interesuje, to jest szeroko pojęta oświata zdrowotna, a także opieka nad ludźmi starszymi, którą mają zapewnić organy powołane do opieki zdrowotnej w naszym mieście. A więc właśnie może geriatria, może większa pomoc w zakresie opieki socjalnej, może wsparcie takie duchowe, psychiczne dla ludzi starszych, wykluczonych, rozpoznanie ich potrzeb. To są właśnie takie jakby pierwsze i nasuwające się w tej chwili plany, czy zamierzenia, czy potrzeby. No jesteśmy bardzo ucieszeni tym, że powstała Rada Seniorów w naszym mieście, która będzie właśnie skupiała przedstawicieli organizacji pozarządowych. W związku z tym mamy pewne nasze propozycje, a mianowicie od lat jak istnieje nasz związek, a za chwilę będzie to 30 lat, nie mamy takiego prawdziwego naszego pomieszczenia, gdzie byśmy mogli pracować jako biuro i spotykać się wspólnie z seniorami, wypić kawę. To jest dobra sprawa. Na temat seniorów już wcześniej wypowiadał się prezydent Komorowski, który widzi w seniorach również tą dynamikę, która jest i faktycznie w naszym mieście organizacje seniorskie należą do najbardziej aktywnych. Widać, że chce im się działać, chce się coś robić. Seniorzy chcą poznawać Polskę, chcą poznawać świat, chcą uczestniczyć w wielu zamierzeniach i myślę, że takie uczestnictwo w Radzie Seniorów lepiej potrafi przetransponować oczekiwania tych poszczególnych grup seniorskich na forum Rady i być może przez Radę realizować ich zamierzenia, ich potrzeby do programu Rady Miasta.